Państwo regionów. Belsk Duży. Kraina kwitnących jabłoni. Początki Belska Dużego sięgają czasów panowania Jagiellonów, a warto wiedzieć, że pierwsza pisemna wzmianka o Belsku pojawia się już w 1451 roku. Przepiękna, zadbana miejscowość położona w bajkowej okolicy, wśród kwitnących sadów jabłoni, jest jednym z ciekawszych rejonów Mazowsza. Ziemie Belska Dużego weszły do wielkiej historii dzięki wojewodzie rawskiemu Bazylemu Walickiemu, dziedzicowi małej wsi. To jego syn, Józef Walicki, w 1798 roku poślubił starościankę będzińską Klementynę, siostrę pułkownika Jana Kozietulskiego. A z czego dziś dumni mieszkańcy są Belska Dużego? Z pałacu w małej wsi, w którym gościło wiele znamienitych osób. Z Instytutu Geofizyki. Z jabłek. Jest to jeden z największych regionów sadowniczych w całej Europie. Anna Andrzejczyk, witam w programie Dziedzictwo Regionów. Dziś gościmy w Belsku Dużym, a z nami jest wójt gminy pan Władysław Piątkowski. Witam państwa. Panie wójcie, Belsk Duży słynie z kwitnących jabłoni. Tak, z czasów królowej Bony w rejonie tym sadzono już sady jabłoniowe. Dzisiaj Belsk słynie właśnie z produkcji owoców, nie tylko w Polsce. W pobliżu Belska znajduje się piękny pałac książąt lubomirskich. I właśnie o tej dumnej i bogatej historii Belska Dużego będzie nasz dzisiejszy program. Zapraszam. Czerwone jabłuszko po ziemi się toczy, te dziewczynę kocham, co ma siwe oczy. A w programie dowiemy się o dziejach Belska Dużego w wiekach średnich i odwiedzimy XVII-wieczne sanktuarium w Lewiczynie. Poznamy też dzieje bohatera spod Samosiery, pułkownika Jana Kozietulskiego, oraz zobaczymy jedyny w Polsce rezerwat modrzewi. A zwiedzanie gminy Belsk Duży zaczynamy od wyjątkowej perły polskiej architektury pałacowej doby oświecenia, która przetrwała do naszych czasów w takim stanie, w jakim widział ją goszczący tu Stanisław August Poniatowski, pułkownik Jan Kozietulski, czy też zapomniany, jeden z najwybitniejszych polskich polityków, książę Zdzisław Lubomirski. Gościmy w pięknym i zabytkowym pałacu w małej wsi. Z nami jest jego właściciel, pan Leszek Barański. Ale wróćmy do początku. Panie profesorze, pałac w małej wsi sięga końca XVIII wieku i został ufundowany przez Bazylego Walickiego. Tak, mała wieś to wieś szlachecka. W drugiej połowie XVIII wieku rzeczywiście uaktywnił się tu wojewoda rawski, bliski współpracownik i doradca ekonomiczny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Bazyli Walicki. Postanowił tutaj zbudować pałac. Wybrał taki właśnie, a nie inny projekt. Pałacu neoklasycystycznego, bardzo ładnie zakomponowanego, z piękną kolumnadą, otoczonym czterema oficynami. Pierwotnie jeszcze tu była arkada, a wszystko to razem tworzy taką piękną, klasycystyczną, harmonijną całość, której oś wyznacza właśnie wejście do pałacu. A zatem wejdźmy do środka. A w środku gości witała rzeźba filozofa greckiego Diogenesa z lampą w ręku. Dla Bazylego Walickiego pałac ten zaprojektował Hilary Szpilowski, znany architekt. Budowa rozpoczęła się w 1780 roku, o czym świadczy kamień węgielny umieszczony w podziemiach. Panie profesorze, kiedy do pałacu wprowadzili się pierwsi mieszkańcy? A zobaczmy, bo mamy rzadką potem okazję. Chodźmy, bo warto to zobaczyć. Zachowała się oryginalna drewniana tabliczka, na której czytamy wyraźnie Anno Domini 1786, Die Tertii Iunii, wprowadzenie do pałacu i już wiemy,
że państwo walijscy wprowadzili się do swojego nowego pałacu dnia 3 czerwca 1786 roku. Łatwo możemy obliczyć, że od wprowadzenia się do pałacu przez pierwszych właścicieli minęło 231 lat. Pałac ten przechodził różne koleje, ale jako jeden z nielicznych w Polsce miał to szczęście, że zachowane zostały oryginalne wnętrza, polichromie, a także klatka schodowa i wiele innych elementów. Zapraszam do zwiedzania. Skorzystajmy z zaproszenia. Zobaczmy pałacowe sale. Klatka schodowa w pałacach inaczej niż dzisiaj pełniła również funkcje reprezentacyjne i te wspaniałe polichromie, chyba jednak plersza. I oto mamy napis, który ma przodkom powiedzieć o wielkich, zwycięskich czynach ich ojców, o czynach wobec Boga, wobec ojczyzny i przypominać również o śmierci. Każdy, kto tędy przechodzi, wie, że jest gościem wielkiego rodu zasłużonego ojczyźnie. Znajdujemy się na pierwszym piętrze pałacu, jest to piętro reprezentacyjne. W tej sali gościł sam król Stanisław August Poniatowski. Jest to sala warszawska. No właśnie, skąd ta nazwa? Bazylii Walicki miał ścisłe związki z Warszawą. Na pamiątkę tego jedna z ulic w Warszawie nazywa się ulica Waliców. Także w wystroju pałacu chciał mieć panoramę Warszawy, wzorowaną na obrazach Canaletta. Jest to oryginalnie zachowana panorama widoku Zamku Królewskiego i całej ówczesnej Warszawy z przełomu XVII i XVIII wieku na ścianie sali warszawskiej. Drugą oryginalnie zachowaną polichromią jest panorama Neapolu. Jest to pamiątka podróży do Włoch rodziny Walickich, którzy chcieli sobie uwiecznić w pałacu podróże całej rodziny. Wracając do wizyty królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego, trwała ona w tym pałacu 3 dni. Król Stanisław August wracał ze spotkania z carycą Katarzyną w Kaniowie i spotkał się tutaj na zaproszenie Bazylego Walickiego z okoliczną szlachtą, której wręczał ordery i omawiał bieżące sprawy. Potem odbywały się uczty. Na szczególną uwagę zasługuje sala pompejańska. Jest to jedna z 4 zachowanych sal pałacowych na Mazowszu. Kolejny przejaw fascynacji walickich antycznym Rzymem, Pompejami. Mnóstwo tych nawiązań mamy tutaj w całej sali, a przede wszystkim w nieprawdopodobnie dobrym smaku to wszystko. Być może dlatego ten właśnie pokój był ulubionym miejscem zamieszkania kolejnej nietuzinkowej postaci w historii tego pałacu, Klementyny z Koziotulskich-Walickiej, żony Józefa i synowej fundatora pałacu. Oj, to postać niezwykle barwna, poetka, ale również bardzo dobry gospodarz, kobieta niecodziennej urody, no, mająca bardzo nowoczesny pogląd i na gospodarstwo, i na sztukę, i na jakby sposób organizacji przestrzeni wokół pałacu. No, i przyciągająca tutaj mnóstwo ludzi przez bardzo długi czas, no, z czasem oczywiście również przez swego brata, ale to była taka kobieta, żeby to spuentować krótko, że Koziotulskiego, którego my dzisiaj znamy, przedstawiano jako brata Klementyny, nigdy odwrotnie. Przed nami sala złota. Powiedzmy zatem o złotym i mniej złotym okresie pałacu. Przez 230 lat pałacu zmieniają się co jakiś czas jego właściciele. Po Klementynie pałac dziedziczy jej córka, która wychodzi za mąż za hrabiego Zamoyskiego i pałac przechodzi do rodu Zamoyskich. Następnie córka Zamoyskich wychodzi za księcia Jana Tadeusza Lubomirskiego. Tu chciałbym wspomnieć o jego postaci. Był on bowiem wybitnym człowiekiem i członkiem rządu powstańczego w 1863 roku, za co został wygnany przez cara na Syberię. I tam rodzi się jego syn, książę Zdzisław Lubomirski. W czasie wojny książę Lubomirski był
często używany jako zakładnik przez Niemców. Stacjonowała też w pałacu grupa oficerów Wehrmachtu, a mimo wszystko był na tyle odważny, że przechowywał w tym pałacu dzieci żydowskie, a także dorosłe osoby. Uratowaną przez niego osobą jest przedwojenna senator żydowskiego pochodzenia Dora Pilzer, która po wojnie była przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. A to już kolejna pałacowa sala, w której zapadały decyzje dotyczące majątku, związków małżeńskich i przyszłości. Znajdujemy się w sali mędrców. To jest dobra okazja, żeby przy mędrcach powiedzieć o pewnej mądrości, która wynika z całego oglądu tego pałacu. Jeżeli tego typu budowla pójdzie w dobre ręce człowieka, który szanuje dzieła sztuki, to tak naprawdę droga do tego, że przyszłe pokolenia też się będą mogły tym cieszyć, jest otwarta. A takie przykłady od lat znane są na świecie. Przecież zachwycające dziś zamki Loary tak właśnie są utrzymywane i właśnie dzięki temu możemy oglądać niegdysiejsze piękno minionych epok, epok pełnych chwały. Pałac i park piękne są o każdej porze dnia i nocy. Ale zwiedzając park po zapadnięciu zmroku, nie radzimy zbliżać się do wystawionego przez Józefę Walicką mauzoleum ku czci zmarłych w 1831 roku męża Stanisława hrabiego Rzewuskiego oraz brata Aleksandra. Wiele osób przysięga, że gdy wybije północ, w mauzoleum pojawia się Józefa Walicka, córka Klementyny. Zjawa znika wraz z pierwszym brzaskiem słońca, by powrócić tu, gdy ponownie wybije północ. I kolejny zabytek Belska Dużego, który koniecznie trzeba odwiedzić. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, wspaniała, piękna, klasycystyczna, biała bryła kościoła, wita wjeżdżających do Belska. Parafia w Belsku Dużym została erygowana w 1779 roku przez biskupa chełmińskiego i koadiutora poznańskiego Antoniego Onufrego Okęckiego. Jak głosi miejscowa legenda, o utworzenie nowej parafii wystarał się wojewoda Bazylii Walicki, ponieważ podczas jego modlitwy w Lewiczynie miejscowi chłopi pobili oczekujących na wojewodę stangretów. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Belsku Dużym i zachowana do dziś pierwsza plebania są ciekawym zabytkiem architektury klasycystycznej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, jesteśmy w kościele, który ufundował Bazylii Walicki. Kościół jest XVIII-wieczny, jeśli chodzi o nawę główną. Został rozbudowany w latach 30. XX wieku. Architektem kościoła jest ten sam Hilary Szpilowski, który jest architektem pałacu w Małej Wsi. W kościele mamy ołtarze boczne XVIII-wieczne, bardzo cenne, obraz Matki Bożej i obraz Świętego Rocha. Także ołtarz główny jest pięknie zdobiony, przedstawia Świętą Trójcę, która patronuje kościołowi i naszej parafii. W kryptach naszego kościoła spoczywają członkowie rodziny Walickich. Drugi z proboszczów, wybitny wówczas matematyk, jezuita, ksiądz Peters. Proszę księdza, kto jeszcze spoczywa w kryptach kościoła? Słynny pułkownik Jan Kozietulski, który był dowódcą wojsk napoleońskich podczas bitwy pod Samosierrą. Natomiast za kościołem mamy groby rodziny Lubomirskich i Morawskich. Między innymi z takich istotnych postaci to jest książę Zdzisław Lubomirski, senator Rzeczpospolitej, były prezydent Warszawy. I to ta postać, która witała marszałka Józefa Piłsudskiego po powrocie z twierdzy magdeburskiej. I dziś uważa się księcia Lubomirskiego za jednego z twórców niepodległości. Zafascynowana Włochami i włoską architekturą, Klementyna Walicka wzniosła na cmentarzu w Belsku Dużym
niespotykane na wiejskich cmentarzach kolumbarium. Mamy pochowanych senatorów Królestwa Polskiego, mamy pochowanych urzędników Królestwa Polskiego z lat 20-30, urzędników ziemskich, a nawet proboszczów. Jest tutaj również grób wiernej służącej Klementyny. Rzeczywiście, przy samej kaplicy na dole Klementyna już w 1826 roku, jedno z pierwszych miejsc w tym kolumbarium poświęciła swojej służącej domowej z pięknym epitafium oddającym taką wdzięczność za wieloletnią, bardzo godną służbę domowi Walickiej. Stronnik Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego ekonomiczny doradca, wojewoda rawski Bazylii Walicki Herbułada, nabył Belsk Duży i okoliczne wsie w połowie XVIII wieku. To właśnie w Belsku Dużym w 1860 roku urodził się generał Jan Piotr Rządkowski, który stał się bohaterem walk o niepodległość Polski w I wojnie światowej i w wojnie polsko-bolszewickiej. Z Belskiem Dużym związany był także Tomasz Nocznicki, pisarz, działacz ruchu ludowego i niepodległościowego, publicysta, poseł na Sejm, senator, wiceminister rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Został też odznaczony wielką wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. Jedną z najstarszych miejscowości gminy Belsk Duży jest Lewiczyn, o którym pierwsze pisemne wzmianki pojawiają się na początku XIV wieku, a już wówczas była to duża i zasobna wieś. Lewiczyn, nietypowa nazwa. Skąd pochodzi? Wyraźnie słyszymy dwa słowa. Lew i czyn. Albo można by powiedzieć lwiczyn. Czyli czyn, mówiąc współczesnym językiem bohaterski. Wedle tradycji ta stara miejscowość powstała wokół kopca, który usypali wojowie księcia mazowieckiego na znak spektakularnego zwycięstwa. Natomiast to jest legenda oczywiście. Istniejąca tu do dziś modrzewiowa świątynia pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa męczennika w Lewiczynie, pochodzi z 1608 roku. Najcenniejszym i najstarszym skarbem sanktuarium jest cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, Pocieszycielki Strapionych, Pani Ziemi Grójeckiej. Panie profesorze, stoimy przed obrazem słynącym łaskami Matki Bożej Lewiczyńskiej. Ten obraz pojawił się tutaj jako dar opata opalińskiego, raczej tak około roku 1606. Niektórzy mówią, że jest starszy. Malowany na drzewie cedrowym, taką techniką jak Matka Boska Częstochowska. Stąd takie przypuszczenie, czy bardziej legenda, że to jest obraz, jeden z 13 obrazów namalowanych przez świętego Łukasza. Pierwszym wielkim orędownikiem był Zygmunt III Waza. Osobiście wykonaną monstrancję podarował tylko temu kościołowi i klasztorowi na Jasnej Górze. W drugiej połowie XVII wieku biskup poznański powołał specjalną komisję, która orzekła o cudowności tego obrazu i jednym z wielkich zwolenników, orędowników tego kultu był oczywiście król Jan III Sobieski, który na znak wdzięczności Maryi podarował do świątyni ornat wykonany częściowo z szat wezyra Kara Mustafy, wzięty oczywiście pod Wiedniem. Miłośnikiem pałacu w małej wsi był Stanisław August Poniatowski, który gościł tu w lipcu 1787 roku. Tablicę ufundował książę Zdzisław Lubomirski w setną rocznicę wizyty monarchy. To właśnie w Lewiczynie 27 czerwca 1794 roku Tadeusz Kościuszko opracowywał plany obrony Warszawy przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. Jeszcze dziś można oglądać jedną z nóg stołu, na którym Tadeusz Kościuszko wykreślał plany fortyfikacji stolicy. Podczas I wojny światowej w pałacu zainstalował się sztab wojsk rosyjskich. W roku 1915 Rosjanie opuścili małą wieś, co upamiętnia głaz i tablica w pałacowym parku.
Tylko w Belsku Dużym można podziwiać jedyny rezerwat modrzewi w Polsce, a jest się czym zachwycać. Wiele drzew przewyższa 10-piętrowe budynki. Niewiarygodne, ale to prawda. Właśnie w Belsku Dużym są wiodące zakłady jednego z czterech światowych potentatów produkujących słodycze. Pamięć o niezłomności mieszkańców ziemi belskiej w walce o niepodległą jest tu żywa. O mogiłę poległych bohaterów w powstaniu styczniowym w Belsku Małym dba harcerski szczep drużyn imienia prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. W mogile spoczywają powstańcy styczniowi. Również harcerze z Belska Dużego opiekują się mogiłą rozstrzelanych przez hitlerowców w październiku 1944 roku 7 osób. Na mogile widnieje tablica. Wśród poległych leży mój ojciec, Zdzisław Górnicki. Odnalazłem cię po 48 latach. Syn. Oj, łezka się wokół kręci, bo gimnazjum w Belsku Dużym to było jak marzenie. Uczniowie w togach, zwyczaj przyjęty od pół wieku i coroczne wycieczki. Monte Cassino i Katyń, nauka historii, ale nie z książek. Nic dziwnego, że wychowankowie gimnazjum utrzymują ze swoją szkołą stały kontakt. Obserwatorium Instytutu Geofizyki PAN w Belsku Dużym prowadzi ciągłe pomiary z zakresu fizyki atmosfery, magnetyzmu ziemskiego oraz sejsmologii. Kanadyjski i grecki oddział Światowej Organizacji Meteorologicznej właśnie tu pobiera dane do tworzenia ogólnoświatowych map ozonowych. Tutaj też NASA szuka informacji na temat stężenia aerozolu w powietrzu. Do pomiarów badacze Instytutu wykorzystują satelity okołoziemskie oraz mierniki laserowe. Chociaż to królowa Bona rozpoczęła tak dużą uprawę sadów w okręgu grójeckim i to jej zawdzięczamy grójeckie jabłka, to nowoczesny system sadzenia i dbania o te sady jest zasługą Tadeusza Morawskiego. To właśnie on założył w Belsku Dużym pierwszy w Polsce nowoczesny ogród jabłoniowy, dzięki czemu zbił niezłą fortunę. Niestety żegnamy się już z urokliwym i jakże gościnnym Belskiem Dużym. Żegnam Państwa, zapraszam do Belska. Zapraszam do pałacu w Małej Wsi i oczywiście na smaczne jabłka. Ja skorzystam na pewno. Ja również zapraszam Państwa do Belska Dużego oraz do oglądania kolejnego programu z cyklu Dziedzictwo Regionów. Zapraszam. Tam, gdzie czysta woda, tam koniki piją, gdzie ładne dziewczyny, tam się chłopcy biją. Za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię pogodą.